Cześć wszystkim! Zobaczcie, jak odzyskać dane z oprogramowania BTRFS RAID systemu operacyjnego Linux. Ale przed tym, jak zaczniemy, kliknijcie łapkę w górę i subskrypcję naszego kanału. Także zobaczcie, jak stworzyć BTRFS RAID 5, jak zastąpić niedziałający dysk i jak odzyskać utracone informacje z uszkodzonej macierzy. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link z opisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizację urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Generalnie do tworzenia macierzy RAID w Linuxie używany MDADM i LVM. Więcej o tych systemach można dowiedzieć się z poprzednich filmików. System plików BTRFS posiada również wbudowaną obsługę RAID. Ten system plików wykorzystuje ręczny interfejs do tworzenia i zarządzania macierzami dyskowymi i będziemy kontynuować szczegółowe badanie tych opcji w kolejnych kilku filmach. BTRFS to nowoczesny system plików z funkcją Copy on Write z wbudowaną obsługą RAID. Ideą tej funkcji jest to, że istniejące pliki nie będą nadpisywać starych danych podczas kopiowania, co z kolei upraszcza odzyskiwanie danych po awarii. Ponieważ jakikolwiek przerwa w procesie zapisu nie będzie miała wpływu na poprzedni stan danych, BTRFS otrzymuje metadane oddzielone od danych systemu plików i można używać różnych poziomów RAID dla danych i metadanych w tym samym czasie i to jest jego główną zaletą. Ponadto celem tego systemu jest zapewnienie lepszego zarządzania pamięcią masową i lepszych funkcji integralności danych w systemie Linux. Zanim zaczniecie używać BTRFS, musicie zainstalować narzędzie do zarządzania tym systemem plików, wykonując następujące polecenie. A przed tym, jak zbudować RAID, jest koniecznie, aby utworzyć katalog punktu montowania systemu plików BTRFS. Możecie utworzyć katalog, wykonując następujące polecenie. Gdzie dane, to jest jego nazwa. Teraz możecie zacząć tworzyć tablicę. System plików BTRFS nie wymaga partycjowania dysku w celu tworzenia macierzy RAID. Można używać całych dysków lub partycji, a nawet łączyć dyski z partycjami w celu utworzenia macierzy. Na przykład pokażę Wam, jak utworzyć piąty RAID z 5 dysków. Aby uniknąć konieczności ciągłego wpisywania hasła roota, uruchomcie sudo i wpiszcie to hasło, wtedy wszystkie polecenia będą wykonywane jako administrator. Aby zbudować macierz RAID, wpiszcie na terminale następujące polecenie. Gdzie? L, tag lub nazwa systemu plików. Parametr D służy do ustawienia typu RAID 5 dla danych systemu plików. M służy do ustawienia typu RAID 5 dla metadanych systemu plików. F służy do wymuszenia utworzenia systemu plików BTRFS, nawet jeśli ktoś z dysków twardych ma inny system plików. Po tym można zamontować BTRFS RAID, używając dowolnego z dysków w macierzy. Jak zamontować dysk RAID? W moim przypadku używałam 5 dysków, aby utworzyć macierz dyskową z CDB, CDS, CDD, CDE i CDF. Więc mogę zamontować dane systemu plików w katalogu danych za pomocą dysku CDB. Otwórzcie zarządzanie dyskami i zamontujcie nasz dysk, a następnie będzie on dostępny.
Alternatywnie można zamontować dysk za pomocą następującego polecenia. Aby to sprawdzić, uruchommy komendę sudo dfh. Jak widać, macierz BTRFS RAID jest zamontowana w katalogu Data. Aby zobaczyć informacje o wykorzystywaniu tablicy przez system, zajęte i wolne miejsca, wykonajcie poniższe polecenie. Użycie systemu plików Data. Aby odmontować tablicę, wystarczy wpisać następującą komendę. Polecenie BTRFS Replace jest używane do wymiany dysku. Uruchamia się asynchronizacja, więc pierwszym argumentem jest polecenie startu, polecenie anulowania startu i polecenie statusu zatrzymania. Po pierwsze, musicie określić numer uszkodzonego dysku, uruchamiając polecenie. Następnie zastępujcie go nowym za pomocą następującego polecenia, gdzie 3 to numer brakującego napędu CDG, to kod nowego napędu. Aby odzyskać uszkodzony BTRFS, użyjcie opcji Mount Recovery. Wpiszcie następujące polecenia. Potem proces odzyskiwania rozpocznie się. Nawet najbardziej niezawodny i odporny na błędy system może ulec awarii. Awaria systemu, awaria dysku, awaria sprzętu, uszkodzone metadane, przypadkowe usunięcie danych i błędna konfiguracja mogą poprowadzić do awarii macierza RAID i utraty ważnych danych. Jeśli macie do czynienia z taką sytuacją, użyjcie Hetman RAID Recovery. Program jest w stanie odzyskać dane z uszkodzonych macierzy RAID lub dysków, które były jej częścią. Narzędzie odczytuje wszystkie znane informacje o macierzy i konstruuje uszkodzony RAID, z którego można skopiować wszystkie dane. Podłączcie dyski do komputera z systemem Windows, użyjcie maszyny wirtualnej lub zainstalujcie Windows jako drugi system po Linuxie na swoim komputerze. Program automatycznie przeskanuje dyski i wyświetla wszystkie możliwe informacje o Waszej macierzy. Jak widać, w przypadku BTRFS RAID nie składa dysku w macierz. Wynika to z natury jego budowy, a wszystkie informacje przechowywane są zgodnie z typem RAID. Aby rozpocząć proces odzyskiwania, otwórzcie menedżera dysków. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy dowolny z dysków wschodzących w skład macierzy i uruchomcie szybkie skanowanie. Podczas skanowania dowolnego z dysków wynik będzie identyczny, ponieważ wszystkie są częścią tej samej macierzy. Po zakończeniu analizy program wyświetli znalezione pliki. Tutaj można wyświetlić pogląd plików, co ułatwia znalezienie obrazu lub filmu, których szukacie. Zaznaczcie pliki, które chcecie odzyskać i kliknijcie przywróć. Określcie ścieżkę, w której chcecie je zapisać i ponownie kliknijcie przywróć. Po zakończeniu wszystkie pliki zostaną umieszczone w określonym folderze. Jeszcze szybkie skanowanie nie znalazło potrzebnych plików, przeprowadzi pełną analizę. Ten typ analizy zajmie więcej czasu, ale znajdzie wszystkie pliki pozostałe na dysku, nawet dawno usunięte pliki. Ponieważ jest to 5 RAID, wszystkie informacje pozostaną nienaruszone w przypadku braku jednego dysku. Ale jeśli dwa dyski ulegną awarii, część informacji zostanie uszkodzona.
BTRFS obsługuje kompresję na poziomie systemu plików. Oznacza to, że istniejące na dysku informacje będą automatycznie kompresowane w miarze zapisywania nowych danych. Podczas dostępu do plików przechowywanych w systemie plików, dane tych plików zostaną automatycznie nieskompresowane. Ta funkcja systemu plików pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku i czas na szukiwanie narzędzia do kompresji plików innej firmy. BTRFS wspiera trzy główne metody kompresji plików, którymi są ZLIP, LZO i ZSTD. Ich główna różnica jest stopień i szybkość kompresji. Nasz program obsługuje odzyskiwanie skompresowanych plików za pomocą każdej z tych trzech metod. W interfejsie programu skompresowane wolumeny i plik są wyświetlone w następujący sposób, jak widać, są one podświetlone w innym kolorze. Kolejną ważną zaletą systemu plików BTRFS jest tworzenie subwolumenów. Mówiąc prościej, na jednym dysku można utworzyć np. trzy różnych dyski – subwolumeny. Te subwolumeny są w stanie rozszerzyć się z wolnego miejsca na innym wolumenie. Funkcja ta umożliwia rozszerzenie jednego dysku kosztem drugiego, bez kompresji i przenoszenia danych w razie potrzeby. Te podwolumeny są mapowane w programie w następujący sposób. Są to dyski w ramach dysku głównego. W ten sam sposób mapowane są również foldery zdjęć. Następujące polecenie jest używane do tworzenia podwolumenów. Aby wyświetlić listę podwolumenów na dysku, wykonajcie następujące polecenie. Aby zamontować podwolumen, użyjcie następujące polecenie, gdzie SDP1 jest kodem dysku. Istnieje niewielka liczba narzędzi do odzyskiwania danych, które mogą odczytać BTRFS RAID. Przy wyborze jednego z nich należy pamiętać, że można stracić informację w procesie, więc należy uważać, aby upewnić się, że utworzyć obraz tablicy i skanować z obrazu. Jednak najlepszym rozwiązaniem, aby uchronić się przed utratą ważnych danych, jest regularnie tworzenie ich kopii zapasowych. I to jest wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny. Proszę kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Także zadawajcie swoje pytania w komentarzach pod filmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.